Nowy sezon kolarski w Polsce zapowiadany jest jako przede wszystkim rywalizacja dwóch mocnych ekip, CCC Polsat Polkowice oraz Active Jet. Dziś obie grupy w najmocniejszych składach stawiły się na starcie inauguracji sezonu. W sobotce rozegrany został wyścig ślężański Mnich. Dzisiaj będzie ciężko nawiązać walkę z 17 kolarzami CCC, więc nas jest połowę mniej. Nie będzie to łatwe, żeby wygrać tutaj wyścig, ale przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo i będziemy walczyć do końca. Nie będziemy czekali zbyt długo. Mamy tą przewagę, że mamy dużą ilość wyścigów przejechanych już w tym sezonie. Peleton wyprowadził Bartosz Ślizarski, mieszkaniec Sobótki. Taki przywilej gospodarza, że staje się w pierwszym rzędzie, także fajne uczucia. Kolarze elity mieli do pokonania 119 km podzielonych na 7 okrążeń. Już na pierwszym zaatakowali zawodnicy CCC Polsat Polkowice. Na kolejnych nadal pomarańczowe koszulki były w czołówce, podobnie jak czarny Active Jet. Zwycięzcą wyścigu został Maciej Paterski z CCC. Drugi był Bartłomiej Matysiak, również grupa CCC, a trzeci Paweł Franczak z Active Jet. Nie było odjazdu, który odjeżdżał bez nas. W końcówce bardzo mocno pociągnąłem tutaj ten podjazd za metą, gdzie takie najbardziej selektywne miejsce było. Do Sobótki polska elita zawita ponownie pod koniec czerwca. To tam rozegrane zostaną mistrzostwa kraju. Wystartują największe sławy naszego polskiego kolarstwa, ale już sławy też światowego kolarstwa, tak jak Michał Kwiatkowski, Rafał Majka, czy Przemek Niemiec, czy zawodnik z Sobótki wychowany Bartek Huzarski. Wcześniej, bo już na początku maja na Dolnym Śląsku rozegrany zostanie wyścig szlakiem Grodów Piastowskich.